Dzień dobry, witajcie drogie kobiety. Witam Was bardzo gorąco w pierwszym dniu wyjątkowego warsztatu, który dla Was przygotowałam. Warsztatu o kobiecości, o głębokiej, głębokiej podróży do źródła, do tego, kim jesteś naprawdę, do tego, kim byś się stała, kim byś była. Gdyby twoje życie potoczyło się inaczej, gdybyś w momencie narodzin była otoczona właściwą opieką, była widziana, była słyszana, akceptowana i przyjęta, taka jaka jesteś, gdyby zobaczono w tobie cud i gdyby ci, którzy cię otaczają, byli ciekawi. Ciekawi tego, kim jesteś naprawdę. Dzisiaj rozpoczynamy tą wyjątkową podróż. I ten warsztat będzie trochę inny niż wszystkie. Będziemy mieć w nim wiele procesów. Będziemy dotykać wielu delikatnych, intymnych i subtelnych przestrzeni. Będziemy podróżować głęboko, mocno, w głąb Twojej podświadomości, w głąb kodów, mechanizmów i wzorców, które ukształtowały Cię dzisiaj i które stworzyły w Tobie przekonanie, że musisz być jakaś, że musisz być inna, że nie możesz być sobą, że bycie kobietą jest czymś gorszym. I chcę, by każda z Was zrozumiała, że nie jest to rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie Was. Że nie jest to coś, co dzieje się tu, teraz, w tym momencie lub w chwili, w której się urodziłaś. Ale jest to rzecz, która trwa od pokoleń, od setek lat wpaja się dziewczynkom, które przychodzą na świat, wcześniej im matkom, wcześniej ich babkom i całemu społeczeństwu, że kobieta jest kimś gorszym, że bycie kobietą nie jest fajne, że bycie kobietą jest pozbawione pewnych wartości, pewnych jakości, że bycie mężczyzną jest uprzywilejowane. Ten warsztat jest mi wyjątkowo bliski. Chcę, żebyście wiedziały, że dzisiaj tutaj witam Was w takim pięknym, bardzo bliskim gronie. I jesteście tutaj. I ty, Magdo, i ty, Ewo, nie bez powodu we dwie. Jak zapewne w trakcie dalszych dni i kontynuacji tego warsztatu będziecie mogły zobaczyć, być może okaże się, że coś was łączy i nie bez powodu to z wami zaczynam tą podróż. Czym jest to, co was łączy i dlaczego jesteście tutaj ze mną, może być na samym początku wierzchnią warstwą. Być może przywołał was do mnie jakiś post, być może zawołał was opis mojego warsztatu, być może coś w was zaklikało i poczułyście pragnienie, by dołączyć. Poczułyście, że być może ten warsztat da wam zmianę, której pragniecie. Cokolwiek było tym impulsem, by się znaleźć tutaj w tej przestrzeni, chciałbym, byście pozwoliły sobie na otwarcie się dużo szersze, na dużo głębsze poznanie siebie, ponieważ praca z energią kobiecą i integracja kobiecości to potężna rzecz. To tak jakbyśmy zdecydowały na podróż
wstecz do źródła, do punktu wyjścia, do momentu, w którym przyszłaś na ten świat i byłaś pełnią. Bo tak właśnie było. Byłaś jednością. Wtedy, kiedy się narodziłaś, wtedy, kiedy przyszłaś tutaj na ziemię, nie miałaś w sobie żadnej oceny. Nie uważałaś, że z tobą coś nie tak. Nie patrzyłaś na siebie w zły sposób. Nie oceniałaś siebie, nie krytykowałaś. Nie patrzyłaś na swoje stopy i nie mówiłaś, one są brzydkie. Nie patrzyłaś na swój brzuch i mówiłaś, o matko, jak on wystaje. Nie patrzyłaś na swoje dłonie i mówiłaś, o Jezu, jakie moje kostki palców są obrzydliwe. Nie patrzyłaś na swoją twarz i nie mówiłaś, coś z nią jest nie tak. Nie patrzyłaś na swoją głowę i nie mówiłaś, dlaczego mam tak mało włosów. Wszystko dla ciebie było naturalne. Ponieważ sama dla siebie byłaś naturalna i sama dla siebie byłaś cudem. I tego samego oczekiwałaś od innych. Patrzyłaś z otwartością na bliskich. Przyglądałaś się w oczach mamy, przeglądałaś się w oczach taty, przeglądałaś się w oczach innych osób i chciałaś zobaczyć siebie. Jednak to, co widziałaś, było inne od tego, co czułaś i co myślałaś na swój temat. Te obrazy były na tyle inne i na tyle sprzeczne, że poddałaś w wątpliwość siebie i to, co czujesz. W ten sposób zaczęła kształtować się twoja droga. Inna droga. W ten sposób zaczęłaś przyjmować do siebie przekonania na temat tego, co to znaczy być kobietą. W ten sposób zaczęłaś tworzyć w sobie wzorce i mechanizmy, jaka powinnaś być, jaką być nie wolno ci, jak masz się zachowywać, jak masz reagować, co masz wybierać, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Ten dzisiejszy dzień jest bardzo ważnym momentem. Dzisiaj tutaj otwiera się przestrzeń. 8 sierpnia to mocny dzień, to wyjątkowy dzień. Sierpień sam w sobie jest wyjątkowym dniem, wyjątkowym miesiącem, ponieważ sierpień jest mocno połączony z kobiecością. To jest miesiąc, kiedy są żniwa, kiedy są zbierane plony, kiedy ziemia rodzi swoje owoce. Jakże mocno jest to związane z nami, a my dzisiaj wyjątkowo widzimy się tutaj, przy akompaniamencie Bramy Lwa. Bramy Lwa, która otwiera portal. Portal, w którym sadzi się ziarna swoich pragnień, swoich marzeń, swoich manifestacji i cały ten warsztat będzie mocno tą energią przesączony. Moim ogromnym pragnieniem jest, byś wróciła do siebie prawdziwej. Byś zrozumiała, co to znaczy być kobietą. Byś odzyskała szacunek do siebie, do bycia kobietą, do kobiecości i byś zrozumiała, jak potężne jest bycie kobietą i że te wszystkie wysiłki, które są robione od setek tysięcy lat, byśmy czuły się źle ze sobą, są robione nie bez powodu, ponieważ nasza siła i moc są tak ogromne i tak potężne, że potrzeba wielu, wielu starań, byśmy zwątpiły w siebie, byśmy poddały siebie w wątpliwość, byśmy uznały, że jesteśmy niegodne, gorsze, niewłaściwe. W pewnym momencie stało się to zupełnie automatyczne. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Kiedyś, dawno temu, któraś kobieta uwierzyła,
że lepiej będzie, jeśli zajmie się tylko i wyłącznie wychowywaniem dzieci. Kiedyś, któregoś dnia, któraś kobieta uwierzyła, że będzie lepiej dla niej, jeśli to mężczyzna zadba o wszystko. Kiedyś, któregoś dnia, kobieta pewna uwierzyła, że to wstyd być wolną kobietą, że nie wolno pokazywać wdzięków, że trzeba zakrywać to, co kobiece, że niegodne jest pokazywanie tego, co nas reprezentuje, naszych krągłości, naszej wolności, że energia, którą emanujemy, musi być zduszona i schowana, że to, co w nas potężne, nasza seksualność, nasza płeć, nasze łono, nasza joni, wszystko to, co jest w otoczeniu naszej macicy i naszego łona, jest złe, brudne, brzydkie i niewłaściwe. Mamy przed sobą wiele dni pięknej podróży w głąb Ciebie. Podczas tych dni będę Ciebie prowadziła w procesach, medytacjach, pracy z dziennikiem, pracy z emocjami, uwalnianiu i transformacji wzorców, które do siebie przyjęłaś, rytuałach, łączeniu się z Tobą, łączeniu Twojego serca z przestrzenią Twojej kobiecości, Twoją seksualnością, swoją płcią, tożsamością, którą do siebie przyjęłaś. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt móc być tutaj z Wami i towarzyszyć Wam w tej podróży. Za każdym razem, kiedy prowadzę ten warsztat i po drugiej stronie zasiada kobieta, która jest gotowa wejść w tą podróż, jest to dla mnie ogromny przywilej, bo wiem, gdzie byłam wiele lat temu. I mimo, że miejsce, w którym jestem dzisiaj, jest diametralnie inne, to jednak wciąż zewnętrzny świat pokazuje mi, że to, że ja jestem w innym miejscu, to wciąż wiele kobiet jest w tym miejscu, w którym ja byłam kiedyś. I wiele kobiet boryka się z ogromnymi trudnościami życiowymi, z wielkim bólem, z rozerwaniem, z separacją od siebie, z wieloma znakami zapytania, wątpliwościami i poszukuje odpowiedzi na pytania, jak ma żyć, jak ma funkcjonować jako kobieta, jak ma przejawić się jako kobieta w każdym aspekcie życia.